Proszę teraz Państwa o uwagę. Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie na uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Serdecznie witam gospodarza spotkania pana Artura Standowicza, wojewodę mazowieckiego, który w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokona wręczenia tych odznaczeń. Pragnę również serdecznie powitać obecnych na dzisiejszej uroczystości przedstawicieli organizacji i jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego oraz dyrektorów instytucji, których pracownicy i działacze zostaną dziś wyróżnieni. Poproszę teraz wszystkich Państwa o powstanie i wysłuchanie hymnu na minutę. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została pani Krystyna Barbara Zaboklicka. Zapraszam serdecznie. Poproszę Państwa o powstanie, a pana wojewodę o wręczenie orderu.
Szanowni Państwo, brawa. Proszę Państwa o zajęcie miejsc. Na mocy postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 kwietnia 2016 roku oraz z 18 maja do 30 października 2017 roku za wkład w rozwój rzemiosła w Polsce, za zasługi w działalności na rzecz środowiska rzemieślników artystów, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej, za zasługi w działalności społecznej i samorządowej, za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój i upowszechnianie sportu. Brązowymi krzyżami zasługi odznaczeni zostali pan Marek Jakub Lin, zapraszam serdecznie, pan Rafał Dobrowolski, zapraszam, pani Violetta Maria Kulpa, zapraszam serdecznie, pan Jerzy Lech Magiera, zapraszam, pan Leszek Zbigniew Wieczorek, zapraszam. Proszę teraz Państwa o powstanie, a pana wojewodę o wręczenie odznaczeń.
Szanowni Państwo, nastąpi teraz wręczenie medali Pro Patria nadanych przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Na mocy decyzji z 11 października 2017 roku na podstawie zarządzenia kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 roku w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej o nazwie Medal Pro Patria dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych, szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny, a także regulaminu nadawania tej odznaki, medalami Pro Patria uhonorowani zostali pan Grzegorz Całek, zapraszam serdecznie, oraz pani Halina Jankowska, zapraszam serdecznie. Poproszę Państwa o powstanie, a pana wojewodę o wręczenie medalu. Odznaczeni, gości, którzy przyszli z nami, żeby przeżywać ten moment pewnie bardziej niż my. Mój drogi tato, w imieniu odznaczonych chciałabym z całego serca podziękować tym osobom, które sprawiły, że dostaliśmy te medale. Stały za nami i przyglądały się naszej pracy. Zgłosiły nas, ażeby pan wojewoda i pan prezydent uhonorował ten nasz nieprzeliczony czas, który wkładamy dla drugiego człowieka na naszej społecznej pracy. Ja ze swojej strony chciałabym tylko powiedzieć tyle, że dla mnie to jest jeszcze podwójny zaszczyt, ponieważ tak się złożyło, że zajmuję się osobą rotmistrza Witolda Pileckiego, którego wyjątkowy dzień w maju będziemy obchodzić. Natomiast niewielu Państwa wie, że w 1938 dostał Srebrny Krzyż Zasługi, a więc przyjmuję to z jeszcze większą radością, jeszcze większym zaszczytem i obiecuję Państwu sobie, nie zaprzestanę, będę pracować jeszcze bardziej. Pamiętam sobie jak Państwo. Dziękuję bardzo.
Proszę teraz pana wojewodę o wzniesienie toast. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za przybycie, ale przede wszystkim za Państwa postawę taką patriotyczną, proobywatelską, za to, co na co dzień robicie, za Państwa dorobek życiowy. Wszystkiego dobrego dla Państwa, dla Państwa wszystkich stron. Ja soczkiem w pracy jestem. Dziękuję bardzo panu wojewodzie. Dziękuję przede wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Jednocześnie pragnę serdecznie zaprosić wszystkie osoby odznaczone do wspólnego zdjęcia z panem wojewodą, a następnie wszystkich Państwa na przygotowany przez nas poczęstunek. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie.